Witajcie, ja jestem Matus. Witajcie w misji piątej, operacja Twoja Gilotyna. historyjka, tyle że bez Poprzednia związku ze misja sprawą. Idziemy narysować była raper. trochę Albasira tam nie było, dlatego nudna właśnie wam. wysłano was. Myślałem, że Wiedzieliśmy, sobie że cię polatam, widziałem, ale... ukrywał się. Rozumiem. I do tego Jak ja bym momentu nie wsiadł było do nic, co myśliwca, to wiecie. łączyłoby Albasira z Bym Salomonem. umiał To teraz wystartować, odjeżdżam w Kurdystanie, polatać kiedy... Mam z... jedno pytanie. Pół Albasir był minuty z Kennedym, i powinniśmy bum. byli zostawić go w spokoju. To twoje słowa? Nie. A czyje? Jakby myśliwce Jasne, miały pewnie, że nie wiesz, kto opcje strzela do twojego domu. dwuosobowe, to czemu by nie? Nie! Mógłbym strzelać. Nie zapominaj, kurwa, gnoju, gdzie jesteś. To nie jest proces, jesteś winny. A my wiemy, jak kończy się twoja Bez historia. brutalnego traktowania, zostaw go. Jeśli chodzi o nietykalność, nasze wytyczne w tym względzie są bardzo jasne. Chcę tylko dojść do sedna sprawy. Szybko i bez problemu. Dobra. Tymczasem powiedz nam, jak znalazłeś bombę w Teheranie. Zapowiada się całkiem ciekawa misja. Duże to miasto. No, ani śladu naszych ciężarówek. Koła fortuny toczą się powoli, bracie. Słuchał. Ocena zniszczeń nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Jednak elementy formacji pułkownika Garrisona przejęły kontrolę nad mostem Jaffer. Szajbus i Kosiarz mogą podjąć próbę przejęcia budynków, w których znajdują się dane o znaczeniu strategicznym. Wasz cel to kompleks mieszkaniowy Kocir po drugiej stronie kanału. Natarcie rozpoczniemy za jedną minutę. Przygotować się do akcji. Przyjąłem. Czyli mamy już iść. Jest Kosiarz. Zaczynamy. Do wszystkich wkraczamy do akcji. Powtarzam, wkraczamy do akcji. Tak jest. Dobra. Blackbird. Mościsz. Jasna. Ale czemu ja mam ten Mościsz nieść? Wy macie karabinę, ja muszę to nieść. Wam to prościej jest mówić, bo wy macie lekkie bronie, a ja mam ciężką. Poczekajcie, ja tak nie mogę szybko biegać. Gdzie postawić? Okej. Już chyba ogarniam. Gdzie możesz postawić? Dalej, dawaj te pociski! Tylko gdzie oni poszli? Skoro tak mówisz, otwieram ogień. Tak ciemno tu normalnie, że ja nic prawie nie widzę. Oprócz tego, że mi lufa mignie, jak strzelają, ale tak to w ogóle ich nie widzę. Czy dał się jakiś celownik z optowizorem? Nie strzeję do twojego, o to chodzi. Thank you.
wiem, że na wzgórzu są. A myślisz, gdzie ja strzelam? Flanki się nie da, bo nas widzą. Niestety ja muszę ich zdjąć tak jak teraz. Okej, chyba już przejęliśmy część pierwszą. Teraz drugą grupę musimy zapieprzyć. Czy mi się zdaje, czy... mamy laser? Chyba tak. No kurde, mógł ich zestrzelić, no co to są za ludzie? No ja nie wytrzymam zaraz, no. I powiedzcie teraz, że snajperka jest zbędna w tej grze. No strzelam pod głową, nad głową i co? Muszę iść dalej, kurde, bo tylko zmarnuję amunicję i nie zabiję jeszcze nikogo. Tak, wiem, mam prawie 100, ale muszę oszczędzać. No wreszcie. No i co? Ja mam otwierać oczywiście, że ja.
Na czas tej misji 1-3 odłączy się od Trzejbusa i dołączy do nas. W ogóle nic tu nie widać. Przecież no... O co wam chodzi? Przecież jestem. RPG, wiadukt! Szybciej ludzie, nie mam czasu. Jak tylko wyjdziemy, macie otworzyć to nikomu zwak, jasne? Zrozumiano!
kurde, jakiego zezo mam. Jeszcze ile was tam będzie? A ja do czołgu podbiegłem. Ale jestem mocny. Żyjecie? U mnie w porządku. Jest okej? Dobrze? Ja pierdolę, to był ten 90, a ja oddycham. Żyję, kurwa. I to jeszcze ja. Blackburn! Blackburn, żyjesz? Żyjesz? Musi być stąd jakieś wyjście. Idziemy! Helikoptery i odrzutowce są w gotowości. Tyle dotarły tu porę. To chyba ten bar. Kurwa, tak. Jestem dolony za 90. Musimy coś z nim zrobić. Gdzie on się wybiera? Kurwa, mat! Nie wiem, co to było. Ale mi się wydaje, że samolot bombę zrzucił. Albo tam była mina. Jednym strzałem? Przecież chyba dwa strzały. Strzały muszą być, wiecie, jak multi był. Dobry strzał. Budynek nie jest jeszcze zabezpieczony. Kontakt!
Może wam uda się znaleźć jakieś tylne wejście. Czemu ja muszę ich zabijać? A on tylko sobie stoi i patrzy. Chyba już wiem, o co ci chodzi nawet. No nie, przez kibel wszedłem do środka, ja nie mogę. Trzymam go! Trzymam go! Kurde, no chyba chybiłem. Dźgnij gościa. To proste nie będzie. Jak ja mam trafić, kurde, jakich nie widzę. Ta snajperka mnie, kurde, pusi, żeby ją wziąć. Nie wiem, co to da, ale przynajmniej jakiś zoom niby jest.
Jakby to było MK11, to czemu Jenos? Za bardzo inne snajperki mnie podchodzą. No ewentualnie SKS. Głupie szyby, no. Żeby się nie dało szyb, no nie, psuć. Panowie, szukamy jakichkolwiek śladów Al-Bashira. Znaleźć i dowora. Piwnica należy do was. My zajmiemy się resztą budynku. Tak jest. Blackburn, chodź. Montez, drzwi. Opuścić się na linię. Okej. Okay. Syp ma ze 20 metrów. Cicho i spokojnie. Opuszczać się powoli. Tom Cruise melduje się do służby. Lek, szpica. Lina ma być napięta. Dobra. Coś słyszę tam z dołu. Jakiś głos. Przygotuj chłopowy. No, nastawiają mi się, nie mogę ich trafić. Weź ten łeb, co on te... No kurde, kolejny. Zawsze jak on powie zabić, to muszą mi pod celowy wyjść. Jaki nie part, kurde, nie part, nie part. Myślisz, że Al-Bashir tu jest? Nie wiem. Zaraz się dowiemy. Atkowicz, otwieraj bramę. Uwaga, wybuch! Czysto! Czysto! Co to kurwa jest?
Montes! Otwórzmy te drzwi. Czysto. Kopalnia zło. Do centrum dowodzenia. Próbowali go zniszczyć. Dobra, ja się pożegnam z wami, bo coś czuję, że to jest koniec odcinka. O cholera. Do mapy Paryża, Nowego Jorku jest rozkład pociągów z dopiskiem 602. I spotkamy się w misji 6. Mam nadzieję, że tak długiej jak ta, bo pół godziny to trwało, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.